Dobry wieczór. Przyjechaliśmy tutaj z jasnym postanowieniem, aby powalczyć o 3 punkty, wiedząc, że nie będzie łatwo. Ale dla nas już przez cały rok nie było łatwo. Każde spotkanie to były nowe doświadczenia. Musieliśmy się tej ligi uczyć. I bardzo się cieszymy, że już w dniu dzisiejszym zapewniliśmy sobie utrzymanie. Oczywiście one by do niego by nie doszło, gdy niekorzystny dla nas wynik meczu w Zabrzu. Myślę, że ten cel podstawowy, jaki sobie założyliśmy, a myślę, że to jest każdy cel Beniaminka, zrealizowaliśmy i bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że droga powrotna dla nas będzie bardzo miła. Mimo iż spędzimy całą czwartą karę, to na pewno będziemy mieli co pamiętać. Dziękuję. Pytania do trenera? Trenerze, to tak zawsze brzmi fajnie. Jedziemy po 3 punkty, ale niech mi pan powie, czy pan jest jasnowidzem? Czy pan przewidział, że Jagiellonia strzeli do własnej bramki? Bo wyście w tym meczu nie oddali celnego strzału. Jak byście chcieli ten mecz wygrać, w ogóle nie grając do przodu? Wie pan co? Mecze się wygrywa strzelając do własnej, ale także do właściwej, a także do niewłaściwej bramki, może tak źle powiedziałem. A czasami są takie spotkania, w których nie jest łatwo dojść do pozycji strzeleckich, ale myśmy kilka mieli. Chciałem panu przypomnieć, że na początku meczu Kędziora nie trafił światło bramki. No to był strzał o 10 metrów od słupka. No to może był. No, bramka nie jest na kółkach, żeby przewieźć, więc był niecelny. Bo dośrodkowanie rzutu różnego Kowala i piłka po głowie Sołdeckiego minęła, to już akurat ale mniej. Ale to nie był w ogóle strzał. No wie pan, to jest pański punkt widzenia. Z rogów też się bramki strzela. Ja w życiu... Warunkiem, że się trafia w piłkę, to tak. Proszę pana, powiem panu, że ja w życiu wiele bramek rzutów różnych strzeliłem, więc można. A żeby piłka leciała, to ktoś ją musi kopnąć, no więc Kowal ją kopnął. Ja panu gratuluję serdecznie utrzymania drużyny również, natomiast absolutnie nie widziałem chęci wygrania tego meczu. Chyba że mówię, pan wiedział, że Jagiellonia sama sobie strzeli i powiedział, czekajcie chłopcy, oni sami sobie strzelą, nic nie róbcie. No to jeżeli tak było, to ja przyjmuję to. Wie pan, ja coś panu odpowiem. Ja nie odpowiadam za zmiany w zespole Jagiellonii i nie ja wpuściłem Tarasowca na boisko, który słynie z tego, że statystyki to mówią. Zamieszany jest w 11 goli, które straciła Jagiellonia. No więc to akurat, może akurat tak to miało być. No. Dziękuję jeszcze raz panu gratuluję. Panie trenerze, ja chciałbym zapytać jedną rzecz. Wracając do meczu, który rozgrywaliśmy jako Jagiellonia z panem zespołem w poprzednim okresie, w poprzedniej rundzie, kiedy w tym momencie, kiedy Jagiellonia chciała zastosować przywilej, oddając wam hitkę, a wy strzeliliście bramkę. Pan kazał, żeby pana zawodnik biegł i tę bramkę strzelił. Czy może się pan do tego odnieść? Bo bardzo dużo kontrowersji powstało w tej kwestii. Gdyby tam był remis, to byście się nawet mimo dzisiaj zwycięstwa nie utrzymali. Odpowiem panu z przyjemnością. Kilkanaście lat temu... Ale to było w zeszłym roku. Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę się cofnąć do kwintesencji, dobrze? Jeżeli mi pan pozwoli, to ja panu pozwoliłem zadać pytanie, więc odpowiem panu. Kilkanaście lat temu, będąc trenerem na zapleczu Ekstraklasy, grałem z drużyną, która za punkt honoru wzięła sobie przy każdym przechwycie i wyprowadzaniu ataku szybkiego kłaść się na boisko. I moi zawodnicy przez całą połówkę wybijali piłkę, umożliwiając służbom medycznym dojście do zawodników. Oczywiście oni zawsze ozdrowieli. Czasu nam ukradli mnóstwo. W związku z tym od tamtego czasu, bo w przerwie to powiedziałem, nie pozwalam zawodnikom wybić piłki. I tak było również w tamtej sytuacji. Ja rozumiem, że jak się przegra zdecydowanie, a uważam, że w opinii wszystkich, którzy oglądali tamten mecz, byliśmy dużo lepsi, wygraliśmy zasłużenie, to i wygraliśmy tamte spotkanie zasłużenie. Czasami się szuka tematów zastępczych, żeby usprawiedliwić słabszą dyspozycję,
albo inaczej, przegranie z Beniaminkiem, takim jak my, bo przecież z naszej drużyny to raczej się śmieją, niż ją tam doceniają, no bo wychodzi na to, że drużyny z małej miejscowości, czy że powiedzieć dosadnie z wsi, nie mogą grać w Ekstraklasie. Ja uważam, że tak wcale nie jest. Dlatego, kończąc ten temat, zawsze będę mówił, że moi zawodnicy grają do gwizdka. Zresztą przepisy to mówią, że o przerwie decyduje sędzia. Jeżeli pan był na tym spotkaniu, nie wiem, czy pan był. Gdybym był, to bym zapytał pana po tamtym spotkaniu bezpośrednio. Ale czy oglądał pan tamto spotkanie? Nie raz. No więc jeżeli pan oglądał nie raz, to zauważył pan sytuację z pierwszej połowy, która była? Bartek Drągowski wybił piłkę na aut, żeby umożliwić udzielenie pomocy zawodnikowi leżącemu. Pierwsze to akurat dziękuję bardzo kibicom, bo rzeczywiście dzisiaj super kibicowali. No, nie zasłużyliśmy w wielu wypadkach na to dzisiaj, bo w taki sposób, jaki graliśmy, to bardzo trudno zdobyć bramkę. Jak do przerwy nie oddaliśmy celnego szału i to jest tak samo problem trochę inny, bo tak patrzę i tak tylko czytam gazety, kto kogo sprzedaje, kto kogo kupuje. I tak tych chłopaków po prostu świrują na ten sposób, że to są wielcy piłkarze, a to są piłkarze, którzy muszą zasuwać. I akurat to wszystko nas skomplikowało w przerwie, bo dwie wymuszone zmiany i Szymonowicz i Burliga mieli kontuzję i musieliśmy zmienić to, żeby nie tracić jakiejś zmiany ofensywnej, dlatego Mystkowskiego wpuściliśmy, Frankowskiego przesunęliśmy na prawą obronę. Na pewno mieliśmy kilka takich, żebyśmy lepiej dograli, ale to jest nasz największy problem, bo trenujemy regularnie, robimy wszystko, żeby poprawić naszą grę ofensywną, ale jak się na treningach czasami nie wykorzystuje, to trudno, żeby nagle w meczu później ktoś nie wykorzystał. Niektórzy zawodnicy dzisiaj wskoczyli do składu, bo gdzieś tam Rafała Grzyba chcieliśmy oszczędzić, bo był trochę zmęczony i to, co Jacek Góralski grał, dlatego bardzo często wielu naszych piłkarzy jest krytykowanych, że to jest taki piłkarz, czy to jest taki. No po prostu my zawsze staramy się wystawić najlepszych, jacy są i jest to na pewno wielu zawodników, wielu ludzi chciałoby, żeby tu grali ci, co grali może rok temu, albo ci, co grają w zachodnich dobrych klubach, ale po prostu nas nie stać na to i my taką drogę obraliśmy i czasami człowiek cierpi. Suma pecha i szczęścia w całym sezonie się gdzieś tam skumulowała, bo z Podbeskidziem rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie, szczęście pomogło, które zakończyło i zrobiliśmy odpowiednią ilość punktów, żeby zagrać.